Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Marta Łukowska i dzisiaj reprezentuję tutaj ruch na rzecz suwerenności żywnościowej, ruch Nie Leni Polska i ruch międzynarodowy Nie Leni w tym sensie. Więc chciałam Wam dzisiaj troszeczkę powiedzieć w ogóle, skąd ta suwerenność żywnościowa w nazwie, dlaczego w zasadzie taka nasza działalność i jakoś nadać kontekst temu, jak takie działania wyglądają na świecie. Więc troszeczkę Wam powiem o tym. Wiesz co, ja sobie może... Działa w ogóle? O, jest. Dobrze, więc na początek może troszeczkę takich smutnych informacji o tym, znaczy informacji, które zapewne Państwo już znają i są w jakimś sensie w kontakcie z nimi świadomie bądź nieświadomie, mianowicie dotyczących tego, jakie dwa dominujące projekty rolnictwa mamy teraz w świecie. Jakie są dwa takie podejścia, które można zastosować w naszym takim podejściu do wytwarzania żywności. No z jednej strony mamy takie niestety aktualnie dominujące podejście, gdzie mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym. I tutaj to jest duży agrobiznes, to są wielkie produkcje rolne, o tym też jeszcze powiem, jakie są konsekwencje tego. No i właśnie takie podejście zakłada, że mamy odpowiednią ilość kalorii, którą musimy człowiekowi dostarczyć i dbamy o to, żeby miał kalorie, ale skąd one pochodzą, jak ta żywność została wytworzona, kto na tym ucierpiał, skąd to przyjechało, ile to kosztowało, czy to w ogóle jest wartościowe, to już nie jest kwestią tego, czy to już nie dotyczy bezpieczeństwa tak do końca. Po prostu mamy dostarczyć kalorii i zrobić to jak najbardziej optymalnie. Natomiast i to jest takie podejście, w którym jednak jakby królują i mają swój biznes właśnie instytucje rynkowe i globalnego handlu. Ale jest drugie podejście, które jest bardziej tradycyjne i o którym tutaj też dzisiaj będziemy chcieli trochę powiedzieć, czyli właśnie suwerenność żywnościowa. To jest takie podejście, w którym zakładamy, że każda lokalna społeczność ma prawo do tego, żeby się godnie wyżywić, ale nie w zrozumieniu dostarczyć sobie tylko kalorii, tylko po prostu zjeść życiodajną żywność wyprodukowaną na swojej ziemi w sposób, jaki uważa za dla niej stosowny, zgodnie ze swoimi tradycjami, w poszanowaniu praw osób, które produkują tą żywność i właśnie z uwzględnieniem tego, żeby ta żywność nie była tylko papierem, kalorią, tylko żeby była ona życiodajna, to znaczy, żeby ona dostarczała nam wszystko to, co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy żyli. I jednocześnie, tak jak mówię, szanuję lokalną społeczność i jakby na niej buduje. No i to podejście suwerenności żywnościowej, o której jeszcze będę tutaj dzisiaj dalej mówić, to jest podejście, które jakby nie do końca może pasuje właśnie instytucjom rynkowym, bo to jest podejście drobnych rolników, chłopów, chłopek, wiejskich społeczności w ogóle. No i zanim do tej suwerenności troszeczkę przejdę, chciałabym powiedzieć dwa słowa. To może być jakby smutne, większość z Was pewnie ma już tego świadomość, ale tak, żebyśmy sobie uzmysłowili, jakie w ogóle są konsekwencje tego, że mamy teraz dominujący model właśnie tego bezpieczeństwa. Jakby do czego to prowadzi i czyje interesy są reprezentowane. No więc jakby przede wszystkim to, z czym mamy jakby jest szereg konsekwencji, szereg procesów, które się składają na to, że jakby mamy ten paradygmat bezpieczeństwa w tym momencie. Przede wszystkim produkcja nasion, nawozów i środków ochrony roślin jest kontrolowana przez bardzo wąską grupę globalnych przedsiębiorstw. To są nawet nie monopole, to są oligopole. To jest dosłownie kilka firm, które kontrolują większość produktów, które w tym momencie jakby obsługują agrobiznes, które dbają o to, znaczy dostarczają rolnictwu nasion właśnie, środków ochrony roślin. Też nie bez powodu często te same firmy, które produkują nasiona i je monopolizują, dostarczają środków ochrony roślin i nawozów do tych samych nasion. I na pewno mogliście słyszeć o tych sytuacjach związanych z Monsanto w Indiach. Jeśli nie słyszeliście, to może tylko powiem krótko, gdzie Monsanto wykupiło od lokalnych, drobnych rolników ich bioróżnorodne, jakby bardzo wyjątkowe nasiona ryżu, dając im w zamian za ten ryż bardzo, jakby, znaczy te certyfikowane ich nasiona,
które trzeba co roku odkupywać, nie? Od nich, od Monsanto. Czego rolnicy jakby pomyśleli sobie, dobra, ja sprzedam oddam swoje nasiona, mój sąsiad na pewno tam zostawi, ja sobie teraz wysieję, bo to mi się bardziej opłaca, no ale przyszedł następny rok, a była susza, a w ogóle jakby było średnio z plonem, no i musieli kupić na przykład nasiona. No i w tym momencie, nie mając pieniędzy i nie mając już swoich nasion, bo nie mogli, nie mieli prawa zachować tych nasion, które kupili od Monsanto, oni masowo, niestety, i to jest fakt, zaczęli popełniać samobójstwa ze względu na niewypłacalność i na taką zupełną desperację. No i jakby myśleli, no dobra, mi się nie uda, ale może mój sąsiad będzie miał te nasiona. No niestety okazało się, że Monsanto w tej kampanii po prostu wyrugowało większość nasion w okolicy, więc to może się wydawać, że to dotyczy tylko Indii, ale to już powoli zaczyna też funkcjonować w Europie. Mogę prosić? Kolejna kwestia, no to na pewno już widzieliście, może w Polsce jeszcze, może tutaj w zachodniej Polsce nawet bardziej to widać, jak bardzo mamy teraz do czynienia z uprawą monokulturową, gdzie mamy wielkie pola jednego typu roślin. To również jest wynikiem tego, że dążymy do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i wystarczy nam kilka dosłownie typów roślin, żeby je zapewnić. Już nie dbamy o to, żeby to było bioróżnorodne. Dalej, mogę prosić? No, co kolejnego? No, jeżeli dbamy o to, żeby być, jakby zapewnić bezpieczeństwo, optymalizujemy wszystko, no to prowadzimy intensywną uprawę. No, a gleba nie jest surowcem jakby w takim prostym sensie odnawialnym, więc jakby takie drenowanie gleby, ciągłe wyciąganie z niej właściwości i jakby niszczenie jej, no też prowadzi do jej degradacji, co jest jakby związane z tym, że tracimy tą warstwę orną gleby, która jakby, na ile dobrze pamiętam, około 50 zbiorów nam zostało w tym momencie, więc to jakby to jest 50 lat, nie? To jest część osób tu na sali, to spokojnie tego dożyje, nie? Więc jakby to podejście jakby nie dba o to, że my musimy budować i odtwarzać ten zasób, jakim jest gleba. Inna sprawa to jest, no, mamy do czynienia z utratą miejsc pracy w rolnictwie w wyniku tego podejścia związanego z bezpieczeństwem, no bo chodzi nam o to, żeby jak najbardziej optymalnie to produkować, no więc mechanizujemy, no więc ludzie na wsi tracą pracę, no więc muszą jakoś inne zajęcie zająć, ewentualnie znaleźć, wyjeżdżają do miast, wieś się depopuluje, jakby traci swoich mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Potem jakby, no to już jakby tych konsekwencji jest bardzo dużo, wszystkimi się nie będę szczegółowo zajmować, może już wymienię teraz, że mamy bardzo duża część tych upraw jest przeznaczona na produkcję paszy, po to, żebyśmy my mogli produkować mięso, które, jak wiemy, spożywamy zdecydowanie w nadmiarze jako cywilizacja, na biopaliwa. Inną sprawą jest grabież ziemi, gdzie duże gospodarstwa, duzi gracze jakby zagrabiają ziemię mniejszych rolników. No i tutaj możemy zobaczyć, jakie to ma konsekwencje w tym momencie w Europie. To są dane z 2013 roku, więc one i tak nie są już aktualne, ale już wtedy, już jakby w ten sposób patrząc, jest to dosyć przerażające, bo według tego raportu dotyczącego koncentracji ziemi w Europie, 3% farm, tylko 3% farm, czy tam jakby, no tak, w Unii Europejskiej, które ma powierzchnię powyżej 100 hektarów, one posiadają 3% farm, podkreślam, 52% w ogóle gruntów rolnych, nie? Czyli 3% rolników, załóżmy, posiada 52% gruntów. A jeżeli popatrzymy na tych mniejszych farmerów, mniejszych rolników, to w tym przypadku 75% tych farmerów, którzy mają gospodarstwa poniżej 10 hektarów, czyli takie drobne gospodarstwa chłopskie, oni posiadają tylko 11% tej ziemi, nie? Czyli zobaczcie w ogóle, jaka jest w ogóle tutaj totalna dysproporcja w tym, jak ten proces postępuje. Mogę prosić następny slajd? No i tu jest właśnie też pokazane, jak ten proces postępuje w poszczególnych krajach, gdzie widzimy, jak traciliśmy w Europie małe gospodarstwa rolne i traciliśmy je w tempie zastraszającym, ponieważ na przykład dla Belgii, Francji, Hiszpanii to jest utrata powyżej około 50 albo i nawet więcej procent tych małych, drobnych gospodarstw. My tutaj jeszcze mamy o tyle szczęśliwą sytuację, że ponieważ jesteśmy, to, nie wiem, 30 lat do tyłu, to jesteśmy, powiedzmy, 30 lat do przodu w pewnym sensie, bo mamy jeszcze trochę tych małych gospodarstw, tylko też już masowo je zaczynamy tracić w tym momencie.
No kolejne jakby konsekwencje, no to jest zawłaszczanie ziemi, to jest, ja marzę, że tam stanę, bo ja nie, jakoś wolałabym to sama przerzucać, przepraszam, bo cię nie chcę fatygować. Mamy spekulacje cenami produktów rolnych, czyli to już się stało przedmiotem jakichś spekulacji giełdowych. Żywność jest już jakby czymś, co nie jest tylko jakby tym, co ma nas wyżywić, ale tym, co może generować zyski dla ludzi, którzy w ogóle nie dotykają nawet tego, nie produkują tej żywności. Mamy bardzo wielu pośredników i to jest też to, o czym tutaj dużo będzie mowy, jak to zmienić przede wszystkim, jak podejście suwerenności żywnościowej zmienia to. No, inną kwestią jest to, że w zasadzie nie mamy za wiele wpływu na to, jaka żywność jest importowana i jakby, czy jest na nią nakładane cło i tak dalej. Mamy jeżeli chodzi o dotacje, no to jakby tutaj zdecydowaną przewagę mają duże gospodarstwa, bo mamy dotacje obszarowe, mamy dotacje na powierzchnię gospodarstwa, więc to jest też coś, co jest związane z tym podejściem bezpieczeństwa i tak dalej. Ja już może nie będę przez wszystkie przechodzić, bo jakby jest to dosyć przerażające i jeżeli by się w to naprawdę, nie jest moim celem, żeby Państwa tutaj pogrążyć, bo wszyscy raczej gdzieś pod skórą albo nawet w świadomości mamy to, że no, żywność, którą spożywamy, no, jest krócej mówiąc, no, jest po prostu nie bardzo służy naszej planecie i ludzkości i poszczególnym jej producentom. No i jakby można mieć różne do tego podejścia, reakcje na to. Można się próbować w ogóle jakby kupować najbardziej ekologiczne i wszystko i tak dalej, ale jakby tak, jakby to jest sytuacja, którą trzeba rozwiązać systemowo. To nie jest tak, że jeżeli 5% ludzi będzie w stanie pozwolić sobie na jakieś ekskluzywne produkty ekologiczne i tak dalej, no to by tu stanąć jednak. To, że to już rozwiąże sytuację. No nie, bo chodzi o to, żeby to rozwiązać systemowo, bo dopóki tego nie rozwiążemy systemowo, to po prostu osoby, które są nieuprzywilejowane, nie będą w stanie, nie będzie ich stać, nie będą miały czasu, nie będą mogły sobie na to pozwolić. Celem jest to, że każda osoba, matka piątki dzieci, która pracuje na cały etat, która nie ma na to czasu i nie ma czasami środków, żeby pójść i kupić w ekologicznym sklepie, żeby jednak miała poczucie, że żywi swoje dzieci żywnością, która nie pochodzi z takich właśnie dużych plantacji, która jest powszechnie w tym momencie dostępna w sklepach. No jakbym się tak Państwa spytała, kto z Was chciałby jeść żywność, która jest wyprodukowana z poszanowaniem środowiska naturalnego, która jest zdrowa w takim sensie, zawiera wszystkie mikro, makro elementy, które nam są potrzebne, która została wyprodukowana przez kogoś, kto dostał za to godną zapłatę, to kto chciałby jeść taką żywność? A komu tak szczerze z Was to się udaje codziennie, cały czas? I to jest i tak dużo, my tu jesteśmy w pewnym sensie uprzywilejowani, a to było 10% maksymalnie, co tutaj się pojawiło. To nie jest nasza wina, my się nie możemy czuć winni z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo to jest kwestia tego, że system jest tak zorganizowany i że właśnie zmiany w systemie mogą dopiero doprowadzić do tego, że będziemy w stanie to jakoś zmienić. Więc jakby wychodząc od tego, W latach 90., kiedy powstawały duże organizacje handlu międzynarodowej, kiedy właśnie ten neoliberalny projekt takiego bezpieczeństwa żywnościowego był wdrażany, wtedy pojawiła się bardzo silna alternatywa, silny opór wobec tego, o którym my tu w Polsce niektórzy jakby możemy nawet nie mieć tego świadomości, że taka alternatywa istnieje. Otóż w 93 roku Nie przerzucamy, proszę, poprzednie jeszcze. W 1993 roku została założona taka organizacja, w zasadzie jest to ruch drobnych producentów rolnych, producentów, producentek, rolników, rolniczek, robotników rolnych, przedstawicieli ludności rdzennych i imigrantów na świecie, czyli osób, które pracują przy tym na co dzień, żeby wytworzyć dla nas żywność i mieszkają w obszarach, gdzie taką żywność się wytwarza. Ten ruch nazywa się La Via Campesina. Na polski można to przetłumaczyć jako droga chłopska. I ten ruch, i to nie jest pomyłka, liczy łącznie ponad 200 milionów osób. To nie jest pomyłka. W sensie to naprawdę jest tak duży ruch. On jest szczególnie silny na globalnym południu, tam gdzie jest produkowana żywność dla nas też bardzo często. I to jest ruch osób, które bezpośrednio doświadczają konsekwencji tego, o czym ja przed chwilą mówiłam, bo my tu może czasami w Polsce jeszcze nie widzimy tych bardzo dużych plantacji, tak ogromnych, jakie są
w tych krajach na globalnym południu, gdzie po prostu hektarami, kilometrami ciągną się te plantacje na przykład soi w Argentynie, modyfikowanej genetycznie, która później przyjeżdża do Europy po to, żeby nakarmić zwierzęta, które my potem zjadamy. No, więc jakby my tego jeszcze do końca czasami nie widzimy, oni to widzą, oni tego doświadczają i w nich zrodził się opór i oni właśnie postanowili się jakoś zrzeszyć. No i tak jak powiedziałam, jakby mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstała Światowa Organizacja Handlu, czyli mamy tu 91 rok, bardzo wpływowa jakby instytucja, jakby bardzo mocno jakby naciskająca na taki neoliberalny projekt i prywatyzację rynków i tak dalej, w tym rynku żywności. W oporze do tego 93 rok pojawiła się La Via Campesina. Jeśli mogę prosić. No i jeżeli tutaj zobaczymy na tej mapie, to możemy się przyjrzeć, z jakich kontynentów i z jakich mniej więcej państw jakby pochodzą organizacje, które są wspólnie działają w tym ruchu La Via Campesina. Jest to aż 182 organizacje z 81 państw. I tak jak powiedziałam, jest to ponad 200 milionów członków i członkiń. To jest wpis, który pewnie on się aktualizuje co jakiś czas, ponieważ tych członków cały czas przybywa. Mhm. I może następny od razu. I też jeżeli chodzi o, powiedziałam, że w krajach globalnego południa mamy najwięcej członków i członkiń tego właśnie ruchu, ale także w Europie mamy ten ruch i on tutaj u nas też działa. Konkretnie w Europie jest jakby taka nasza, tu w Europie mamy taką komórkę organizacyjną, która się nazywa Europejska Koordynacja Via Campesina i ona ona jest wynikiem już wcześniejszej współpracy, jeszcze zanim była La Via Campesina, tutaj rolników ekologicznych i ona jakby w 1987 roku ruch w tą stronę się też zaczął. Ale to, co jest ważne, że w tym momencie, w tym ECVC tak zwanym, bo to jest skrót od angielskiej nazwy European Coordination Via Campesina, mamy 27 organizacji i one są z różnych państw, niektóre są międzynarodowe też. I z takich, z którymi my też jakoś tutaj w Polsce staramy się współpracować, to jest brytyjska organizacja Land Workers Alliance, węgierska organizacja Eco Ruralis i w tym roku została przyjęta do rumuńska, słyszałam? Przepraszam, rumuńska organizacja. I w tym roku została przyjęta do ECVC również polska organizacja. Jest to zachodniopomorski Ekoland, czyli Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych. Więc powoli też zaczynamy w ten duży ruch międzynarodowy się włączać. Ale jakie w ogóle są cele La Via Campesina? Bo jakby pierwszym jakby głównym celem La Via Campesina jest właśnie promowanie suwerenności żywnościowej jako alternatywnego modelu do tego modelu bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystkie organizacje, które są zrzeszone w La Via Campesina, działają zarówno lokalnie, jak i właśnie na wyższych jakby poziomach takich politycznych, do tego za chwilę dojdę, ale jakby to, co im przyświeca, to jest praktyczne i teoretyczne promowanie suwerenności żywnościowej. Kolejna rzecz to jest jakby właśnie, ponieważ te organizacje to jest ruch oddolny, ale on sobie też zdaje sprawę, że bez zmiany systemowej, ludzie zdają sobie w tym ruchu sprawę, że bez zmiany systemowej my nie osiągniemy właśnie tej suwerenności żywnościowej dla wszystkich, a nie tylko dla tych, co są uprzywilejowani. Więc jakby jest tutaj również bardzo silny nacisk na lobbowanie na rzecz reformy rolnej. Jest tutaj jakby postulat tego, żeby ludzie odzyskali kontrolę nad ziemią, wodą i terytoriami, na których zamieszkują. Żeby z powrotem mogli decydować o tym, jak będą mogli na tej roli jakby uprawiać ziemię i jakie techniki i metody będą stosować. Jest częścią jakby projektu La Via Campesina również opór wobec wolnego handlu. Jakby La Via Campesina bardzo silnie na to naciska. Kolejna rzecz to jest w ogóle jakby rdzeniem działalności ruchu, to jest to, żeby skupić się na kobietach i osobach młodych i osobach wykluczonych. I jakby w tym ruchu bardzo ważne jest i podkreślane, że żywność, zwłaszcza w globalnym południu, produkują często kobiety i że to one mają bardzo dużo na ten temat do powiedzenia i że ważne jest, żeby ten feminizm i podejście jakby przestrzeganie praw kobiet było bardzo podkreślane.
promowanie agroekologii, o tym powie Agnieszka, i promowanie chłopskich systemów nasion, zwiększenie udziału młodzieży w rolnictwie. I teraz jakby to, co, jaka jest relacja pomiędzy ruchem La Via Campesina, a organizacją La Via Campesina, a ruchem Nieleni. No więc jakby podczas jednej z konferencji La Via Campesina jakby ukuto taki postulat, żeby właśnie promować suwerenność żywnościową i utworzono cały ruch, jakby zainicjowano ruch Nieleni. To jest, Nieleni to jest nazwa miejscowości, w której odbyła się pierwsza konferencja właśnie dotycząca... Nie, ja się ostatnio znalazłam, że to jest nazwa wioski. Ja to specjalnie druga sprawdzałam. No właśnie, z tą nazwą jest, widzicie, jakby jak słyszycie Nieleni, to my też jakby, ja przyznaję, że ja do końca do dzisiaj nie wiem, skąd ta nazwa pochodzi, bo są trzy rzeczy już słyszałam na ten temat, że to jest na imię kobiety, która wyżywiła swoją wioskę jakby właśnie w Mali, kiedy był głód i ona w ogóle totalnie jakby nie było dostępu do nasion z zewnątrz, nic, tylko na swoich nasionach, jakichś starych odmianach, po prostu utrzymała ludzi przy życiu i w ramach właśnie tego modelu suwerenności żywnościowej, że wszystko, co ci ludzie jedli, pochodziło od nich. No ale to ja słyszałam też, że to jest nazwa miejscowości, więc jakby... Dobra, nieważne. Chodzi o to, że jakby to, co jakby proponuje ten ruch, to jest to, że my mamy prawo do zdrowej żywności. To nie jest to, że to jest nasz przywilej, to jest nasze prawo, żeby jeść żywność zdrową, która jest wyprodukowana w sposób zrównoważony przy zachowaniu prawa do określania przez społeczności lokalne własnych systemów produkcji żywności i polityki rolnej. I mamy tutaj, możemy powiedzieć, o 6 zasadach suwerenności żywnościowej. Przede wszystkim... Właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, że uznajemy, że dostęp do zdrowej żywności to jest nasze prawo, a to nie jest nasz przywilej. Drugie to dbałość o godne warunki pracy wszystkich osób zaangażowanych w proces wytwarzania żywności. Kolejna kwestia to jest, że kładziony jest priorytet na to, żeby systemy żywności były lokalne, żebyśmy my nie jedli żywności, która przylatuje do nas nie wiadomo skąd i nie wiemy, kto ją wyprodukował i nie wiemy, co za to dostał i nic praktycznie nie wiemy o tej osobie, tylko jakby pomyślimy, że 3 razy dziennie co najmniej jemy i każdorazowo przy każdym posiłku jakoś jesteśmy powiązani z rolnikiem, jakimś rolnikiem albo rolniczką, a my naprawdę często nie wiemy, kto to w ogóle jest, jeżeli to przyjeżdża spoza naszego regionu. Więc to jest bardzo istotne, żeby z powrotem uczynić te rynki, te systemy żywności lokalnymi. Kolejna to jest tylko zasada, to jest to, żeby właśnie lokalne społeczności miały prawo decydować o to, co robią ze swoimi zasobami naturalnymi, jak korzystają z wody, jak korzystają z ziemi i sprzeciwiać się prywatyzacji tym samym. Następna kwestia to jest to, żeby wspierać proces przekazywania wiedzy i umiejętności między pokoleniami rolników. Coś, co wydaje się w tym momencie zamiera i jak widzimy, jak wymiera wieś często i jak bardzo ciężko niektórzy rolnicy mają problem, żeby znaleźć swoich sukcesorów, to jest coś, na co właśnie jest też zwrócona uwaga tutaj. Dalej. No i to jest bardzo, jest kluczowe również w kontekście tego, jaki mamy w tym momencie kryzys i katastrofę klimatyczną praktycznie, że te systemy produkcji i dystrybucji żywności promowane przez suwerenność żywnościową mają dbać o środowisko naturalne. Okej, okay. Może przeskoczmy trochę, bo widzę, że jest późno. Jeszcze można, jeśli można dalej, jeszcze dalej. Dobra, to krótko, jak działa La Via Campesina? Jakiego typu działania jakby generuje? Z jednej strony to jest właśnie... To jest rzecznictwo, to znaczy La Via Campesina jest obecna i ma prawo wejścia do bardzo wielu organizacji w ramach głosu doradczego po to, żeby konstruować prawo, po to, żeby krytykować to prawo, które w tym momencie powstaje i działać i lobbować na rzecz takich zmian, które wprowadzą systemowo suwerenność żywnościową. Kolejna to deklaracja. W tym momencie, w zeszłym roku, w grudniu została przyjęta tak zwana deklaracja praw chłopskich. Jest to bardzo duży dokument, który został przyjęty w Organizacji Narodów Zjednoczonych i który uznaje prawa ludzi ze wsi do zamieszkujących tereny wiejskie, chłopów, chłopek. Kolejnym sposobem działania jest organizacja konferencji i forów. Są również tłumaczenia, ponieważ jest założenie takie, że bez dobrego tłumaczenia nie ma w ogóle opcji na rewolucję. Ludzie muszą rozumieć, nie może to być tylko jeden język, w którym krążą dokumenty. Szkoły. Jeden z Cola Campesina, czyli tak zwana szkoła chłopska, można by powiedzieć, są takie spotkania, gdzie rolnicy i rolniczki wymieniają się między sobą wiedzą i uczą się od siebie technik różnych.
kampanie informacyjne. Aktualnie jest bardzo jakby intensywna kampania na 8 marca, dbająca o prawa kobiet i sprzeciwiająca się przemocy przeciwko kobietom. Protesty, demonstracje. Jest również tworzenie wspólnotowych jakby takich domów właśnie albo banków nasion, czyli wymienianie się nasionami, wszystkie tego typu ruchy. Badania i ekspertyzy, czyli tworzenie jakichś takich polityk publicznych o tym, jak w ogóle wyglądają systemy żywności, jak ludzie chcieliby, żeby wyglądały systemy żywności. No i ruch La Via Campesina i Nieleni również wysyła newslettery. Jeśli można pójść dalej. Ja za chwilę do tego przyjdę. Skąd się wzięło Nieleni Polska? No, Nieleni to jest ruch, to nie jest jakaś organizacja, to jest pewien, to jest ruch społeczny dążący do tego, żeby właśnie zmienić ten system, jakby zasadę rządzącą systemem produkcji żywności na suwerenność żywnościową. No i Nieleni jakby ludzie zrzeszeni w tym ruchu organizują spotkania. Jedno z takich spotkań odbyło się w Klużu 2 lata temu, nie już teraz, oj, 3 lata temu, w 2016 roku. I na tym spotkaniu właśnie pojechała reprezentacja Polski. Z parę osób tutaj na tego zdjęcia może rozpoznacie na sali. No i w ramach tego spotkania to Grupa Polska się jakoś zawiązała i postanowiła stworzyć ruch Nieleni Polska, w którym my właśnie teraz działamy, żeby na naszym właśnie lokalnym podwórku próbować aplikować te zmiany, które proponuje podejście suwerenności żywnościowej. No i jak my działamy? Co my zrobiliśmy dotychczas? To jest ogólnie lista, ale ja powiem pokrótce jeszcze. Więc przede wszystkim staramy się organizować spotkania rolników. Tu obecna Agnieszka Makowska, bo jedna z osób, która zorganizowała pierwsze międzypokoleniowe spotkanie rolników, które się odbyło w Grzybowie, w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym, gdzie rolnicy, rolniczki z różnych pokoleń, nie tylko właśnie młodzi, nie tylko właśnie starsi, tylko wszyscy mogli się spotkać i podyskutować i wymienić się też umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rolnictwa. Również organizujemy spotkania, konferencje. To spotkanie jest też zainspirowane taką właśnie formą. W 2017, 18, myślę, że lata minął. Tak, rok temu w styczniu to było. Zorganizowaliśmy pierwszy forum suwerenności żywnościowej w Warszawie, na którym było około 120 osób, myślę z 70-80 organizacji z całej Polski. I teraz jesteśmy w procesie przygotowywania drugiego takiego forum ogólnopolskiego, które odbędzie się za rok. Kampanie informacyjne. W ramach dni akcji La Via Campesina, bo ona organizuje takie dni akcji Good Food, Good Farming, zorganizowano kampanię właśnie dlaczego nie kupuję w supermarkecie. To była duża kampania, która tłumaczyła, w jaki sposób kupowanie w supermarkecie jakby wpływa na to, jak wygląda nasz system produkcji żywności i kto dostaje pieniądze z takiej żywności, która jest tak produkowana. No i to, co jakby w tym momencie też chciałam Państwa do tego zachęcić, ponieważ staramy się kwartalnie wysyłać newslettery, w których każda osoba zaangażowana w nasz ruch może jakby ogłosić, co się jakby wydarzało w ramach jej działalności i organizacji, ale też dużo informacji o nadchodzących wydarzeniach się pojawia. Do tego newslettera się można zapisać, można wejść na stronę Nieleni Polska i tam znaleźć opcję dopisania się, albo jako, można zostać członkiem albo członkinią, jako organizacja albo jako osoba fizyczna. Ale można też wpisać się wyłącznie do newslettera po to, żeby dostawać informacje o takich wydarzeniach, jak na przykład właśnie to forum, jak spotkania międzypokoleniowe rolników, jak warsztaty reintrodukcji na przykład starych odmian i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te informacje tam się pojawiają i można też od siebie podzielić się nimi z innymi. Staramy się też brać udział w wydarzeniach innych organizacji albo w ogóle ruchów. Tutaj mamy akurat przykład naszego udziału w demonstracji Marsz dla Klimatu w ramach szczytu klimatycznego w zeszłym roku w grudniu, no, gdzie właśnie udało nam się te wątki trochę przemycić i jakby pokazać, że dla obrony klimatu również musimy bardzo mocno przemyśleć to, jak produkujemy żywność, bo około 50% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z całego procesu, nie tylko z produkcji, ale z całego procesu dostarczania na nasz talerz żywności, więc jakby to nie jest tylko kwestia mody i jakby zdrowia, ale to jest kwestia naszego przetrwania, to jak będziemy produkować żywność.
Również mamy publikacje edukacyjne. Niektóre są jakby, znaczy one są przygotowywane przez różnych naszych członków albo na nasze wydarzenia. Można w ogóle, tutaj mamy ze sobą tych publikacji troszkę, można je zakupić tam przy wejściu. Środki ze sprzedaży tych publikacji pójdą na działalność naszego ruchu. Nasz ruch nie jest sformalizowany, działamy wyłącznie oddolnie. Ostatnio jedyne pieniądze, jakie udało nam się pozyskać, były ze zrzutki. Więc w tym momencie jakby każde środki, jakie dostajemy, pozwalają nam utrzymać się przy życiu i dalej animować te działania, które tutaj opisywałam, że mamy. No i takie rzeczy, które można kupić, to jest z jednej strony, oj, przepraszam, to jest przewodnik po sprzedaży bezpośredniej. Tu obecny Wojciech Major był jednym z osób zaangażowanych w powstanie. Są teksty z pierwszego forum suwerenności żywnościowej, można trochę się jakby dowiedzieć o suwerenności więcej. I jest książeczka o nasionach. Ona jest taka bardzo podstawowa i bardzo wprowadzająca w to, jak w ogóle zachowywać nasiona. I już kończąc, to co jeszcze się odbywa, to są szkolenia dla na przykład, jedno z takich typów szkoleń to był projekt Agro Eco Lab, który teraz będzie jeszcze powtarzany, o ile ja dobrze rozumiem. To jest projekt zainicjowany przez kooperatywę Dobrze i on pozwalał jakby dotrzeć do ludzi, którzy uczą się rolnictwa w szkołach, gdzie to było, Wojtek, bo ja już nie pamiętam, to było w technikum jakimś, czy? O, dokładnie, w technikum rolniczym w Jabłonce właśnie były przeprowadzane warsztaty z tego jakby, jak dla nich, z tego jak wdrażać różne metody sprzedaży bezpośredniej i w jaki sposób jakby nie wchodzić w ten duży agrobiznes, tylko spróbować być bliżej klienta w tym, konsumenta. Wiem, ja już, to są dwa slajdy mi zostały. Działamy również w koalicji, o której będzie za chwilę mówiła Agnieszka, która się zajmuje głównie rzecznictwem w ramach tego, że teraz zmienia nam się wkrótce wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. No i jakby trzeba też próbować zmieniać to prawo, a nie tylko działać lokalnie. No i to w zasadzie tyle. Jakby starałam się wam pokazać, że w tym momencie ten ruch to jest międzynarodowy ruch, który jakby jest ruchem ludzi, którzy mają świadomość, że właśnie, że produkcja i jakby sposób, w jaki wytwarzamy naszą żywność, to jest sprawa bardzo polityczna, to jest sprawa dotycząca naszego przetrwania, to jest sprawa, o której jakby potrzebujemy zdecydować wspólnie, a nie pozwolić, żeby decydowano za nas gdzieś i żebyśmy my nie mieli żadnego wyboru na to, co będziemy jedli i żebyśmy się czuli winni, że coś jakby szkodzimy planecie albo ludziom, którzy produkują dla nas tą żywność. Więc jakby, jeżeli jest to dla was żywotnie ważne, a widzę was tutaj dużo, więc mam nadzieję, że jest, to naprawdę serdecznie was zachęcamy do tego, żebyśmy połączyli siły, bo my działamy jako ruch, to nie jest jakiś opłacany NGO, tylko energia naszego działania składa się z energii ludzi, którzy tworzą ten ruch. I jakby zachęcamy do tego, żeby się zapisać albo do newslettera, albo żeby zostać naszym członkiem, członkinią, albo organizować jakieś rzeczy z nami i współpracować z nami. Tak jak bardzo tutaj chciałam wyrazić wielki podziw i wdzięczność dla Renaty, która po prostu wyszła z tą inicjatywą i po prostu ogromny wysiłek włożyła, żeby to wydarzenie powstało i naprawdę wielkie dzięki też dla Renaty za to. I to jest właśnie to, o co nam też chodzi, że my staramy się te lokalne jakieś inspiracje jak najbardziej rozsiewać, czy globalne inspiracje rozsiewać lokalnie, czyli forum międzynarodowe, forum europejskie, forum ogólnopolskie, forum izerskie i tak dalej. Więc jakby do tego was zachęcam i połączmy siły, żeby jednak wprowadzić suwerenność żywnościową i odbić napór agrobiznesu. Bardzo dziękujemy za wystąpienie Marty Łukowskiej z Nieleni Polska.